Magazyn sportowy TVP Lublin, Tomasz Jasina, dobry wieczór. Zapraszam na coniedzielne spotkanie z regionalnym sportem. A co dziś polecamy Państwa uwadze? W meczu motoru Lublin z Sokołem Sokółka cudu nie było. 3 punkty do swojego dorobku dopisali zawodnicy z Lublina. Podopieczni Modesta Boguszewskiego wygrali pewnie, zdobywając 5 bramek. Sokół odpowiedział tylko jedną. Najsłabsza drużyna ligi dzielnie broniła się zaledwie 23 minuty. Wtedy bowiem lublinianie, a dokładnie Igor Migalewski na spółkę z Piotrem Prędotą, rozwiązali worek z bramkami. Od tego momentu jedynym pytaniem było nie kto, ale ile. Lublinianie niczym wytrawny bokser ze spokojem punktowali gości. Na drugie trafienie kibice czekali zaledwie 5 minut. W roli głównej znów Migalewski, który tym razem z dystansu był dokładniejszy. Drugą połowę z wysokiego C rozpoczął Prędota i było 3-0. Motor nie zamierzał jednak oszczędzać rywali. 15 minut przed końcem kolejną bramkę dołożył Michał Górniak. A popisy strzeleckie zakończył Marcin Popławski. Co na to gram dalej. Najpierw na lewej pomocy, teraz dzisiaj na defensywnym pomocniku, na lewej obronie fajnie. Jak to się mówi, na stare lata zwiedzam trochę boisko, ale mam zamiar kontynuować przygodę trenerską, także przyda się każdy mecz z każdej perspektywy. A najlepiej uczyć się na błędach. W tym meczu lublinianie popełnili jeden. W 87 minucie Norbert Toczydłowski, zdobywając honorowego gola, uratował gości przed pełną kompromitacją. Fajnie by się oglądało, jakby to był taki mecz wyrównany i nasze zdecydowane zwycięstwo, no ale trzeba i takie mecze wygrywać, bo z takimi właśnie zespołami robi się, przede wszystkim z takimi zespołami robi się jakiś wynik. Motor teraz jest w gazie. Myślę i mam nadzieję, że będzie tak nadal, a może jeszcze lepiej. Niech zawsze będzie przynajmniej tak, jak wczoraj. Motor Lublin, Sokół Sokółka, 5-1. Proszę Państwa, czas teraz na statystykę piłkarską. Zobaczmy wyniki i tabelę. W drugiej lidze piłkarskiej przegrana Wisły Puławy i zwycięstwo Motoru Lublin, a oprócz tego wygrane Znicza Pruszków, Wigier Suwałki, Krzał Ostrowiec, remis w Brzeszowie, wygrana Stali z Puszczą oraz Resowi z Jeziorakiem. Na czele drugiej ligi Okocimski 37 punktów, na drugie miejsce awansował Motor Lublin, za to na 15 spadła Wisła Puławy, na dole tabeli jeszcze Garbarnia Kraków i Sokół Sokółka. Nasz dzisiejszy program już kończymy. Zapraszam Państwa na stronę Lubelskiej Telegazety. Od 201 do 218 dużo sportu. Dużo sportu także na stronie internetowej TVP Lublin, a w najbliższą niedzielę o 22 magazyn sportowy. Wcześniej w środę o 22:05 Sport Flash. Już dziś anonsuję, że od 5 listopada Sport Flash także w soboty. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.